Dzień dobry. Dzień dobry. Siadaj, zaraz podam ci śniadanie. Dziękuję. Dzień dobry, śpioszku. Chyba nie jest późno. Kochanie, ale położyłeś się wczoraj o 9 wieczorem, a w nocy ani razu nie zbudził cię płacz Ali. Po tym tygodniu we Wrocławiu po prostu padam na nos. O, a co to jest? Śniadanie dla Miłosza. To raczej wygląda jak obiad dla chłopa od kosy, a Miłosz to chyba się będzie dzisiaj wylegiwał w domu. No. Pewnie w tym Wrocławiu nie dojadał. Nie wygląda. O co, przepraszam, ci chodzi? Chodzi o to, kochanie, że troszkę zrobiło ci się ostatnio okrągłości. Aha, rozumiem, mam skłonąć, tak? Nie zaszkodziło. Nie przesadzaj, Bożenko, Miłosz świetnie wygląda. A poza tym ja nie mam czasu na jakieś tam diety, bo mam mnóstwo roboty. No to może wystarczyłoby zacząć po prostu od dwóch naleśników na śniadanie. A co to są dwa naleśniki dla dorosłego mężczyzny? No właśnie. Idealna porcja na śniadanie. Kochanie, trzy to jest absolutne minimum. Nie. Zostaw! Jak jest głodny, nic zje. Mam nadzieję, że Ali to nie będziesz mi tak tuczyć. Skąd? Ona jest jeszcze maleńka. Ona dostanie tylko parę gryzków. Parę gryzków, mamo, proszę. No, widzę, kochanie, że sobie nie żałujesz. Kochanie, ale ja będę spalać kalorie ćwicząc w pracy. Jeśli masz ochotę pobiegać, to... Nie, akurat dzisiaj nie mam ochoty pobiegać. Dzisiaj to ja mam ochotę sobie odpocząć, pospać. Słuchaj, to dwa naleśniki zdecydowanie ci wystarczą. Ale jak tak będziesz ciężko ćwiczyła, to masz jeszcze tutaj jednego. Jedz sobie, jedz.